wszystkim dzisiaj na temat kolejnej afery mamy aferę tym razem z zawodnikiem lecha Poznań Karlo Muchara. Nowy tak naprawdę nabytek, jeśli tak można nazwać, tego piłkarza lecha Poznań, praktycznie od lipca 2019 roku, a już zbudził ogromne kontrowersje wśród kibiców lecha Poznań. No właśnie dzisiaj na temat afery Muchara z Lechu Poznań, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknie że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dostałem od Was głosy. Jak zwykle Wam dziękuję za to, po prostu piszcie do mnie w komentarzach i tak dalej, jeśli mam jakąś sprawę nagłośnić. Tym razem chodzi o aferę związaną z Carlo Mucharem. Oczywiście pamiętajcie, że zawsze przedstawiam opinię części kibiców, nigdy nie jest to opinia wiążąca. Jaka to jest afera? Jest to tak naprawdę afera związana z tym piłkarzem, który kupił sobie Malucha 126P. Nawet tutaj dumnie pokazuje ten filmik, tak, film pokazuje po prostu na filmiku, nie tylko stacji klubowej, tak, Lech Poznań TV, ale też po prostu w innych mediach w Poznaniu można zobaczyć, bo muszę powiedzieć, że jestem z Poznania, więc doskonale po prostu tą znam sytuację. Natomiast wywołało to oburzenie części kibiców, zaraz powiem dlaczego. Tu widzimy właśnie, jak Carlo Muchar i jego Fiat 126P, krótka recenzja legendarnego auta, pokazuje, że kupił tak naprawdę samochód, cieszy i tak dalej. No i zawodnik jest zadowolony. Fajna na pewno sprawa bardzo miła, że przyjeżdża do Polski i tak kupuje samochód, który jest ikoną tak naprawdę polskiej motoryzacji. Tak. no dzisiaj praktycznie mało kto już no może jest ten samochód bardziej znany tak, że duży w maluchu ten se seria praktycznie tych wywiadów na YouTubie. Natomiast pamiętajmy, że to jest samochód, który praktycznie w latach komunistycznych, w latach 70., 80. przewoził całe mieszkania, zabierał rodzinę do Bułgarii na wakacje, był środkiem transportu i był w ogóle marzeniem wielu młodych ludzi. W tamtych czasach, no dzisiaj to po prostu każdy by się popukał w głowę. Natomiast tak to rzeczywiście, ikona polskiej motoryzacji. Natomiast Carlo Muchar tak naprawdę zbudził kontrowersję. Młody piłkarz, 23-letni, ponieważ tutaj kibice tak naprawdę krytykują jeden fakt, a mianowicie krytykują fakt, że ten samochód jest po prostu niebezpieczny, tak? Jest on niebezpieczny dla tego piłkarza, jeśli chodzi po prostu o jego tutaj bezpieczeństwo, o jego. Tutaj, tak, klasę bezpieczeństwa, poduszki powietrznej i tak dalej. No i część kibiców jest wściekła tak naprawdę na Carlo Muchara, bo chce się tak naprawdę przypodobać tutaj publiczności w Poznaniu, a może to zrobić tylko w ten sposób, jeżeli będzie dobrze występował, będzie miał asysty, będzie miał gole na swoim koncie, a nie że kupi tak naprawdę samochód. To tak samo jak Robert Lewandowski poszedł do Monachium, to powinni kupić to BMW, tak, bo tam jest po prostu Baware, tak zwaną, chyba ten czydźwiowy samochód popularny tak naprawdę. Prawdy, chyba E92, czy jakoś tak jakiś te model po prostu BMW, który właśnie tam był budowany, był produkowany w Bawarii. No a przecież tego Robert Lewandowski nie robi. No i tutaj właśnie kibice wskazują na fakt ten, że jest oczywiście ikona motoryzacji. Natomiast jeśli chodzi o piłkarza, klub zapłacił za na niego potężne pieniądze, znaczy, potężne. chce też po prostu na tym klubie, na tym piłkarzu zarobić. No tutaj według transfer market jest warty 350 tysięcy euro, czyli około praktycznie no milion, ponad tak milion czterysta tysięcy złotych. Też piłkarz ten będzie otrzymywał zarobki bardzo dobre. Z taką myślą, żeby później też po prostu sprzedać praktycznie tego zawodnika z Chorwacji, natomiast no Fiat po prostu stanowi zagrożenie realne tak naprawdę e, dla piłkarza, tak, no jeśli chodzi tutaj o poduszki powietrzne, jakąkolwiek stłuczkę, już nie mówię, jakąś rajdę e, e, podróż tym samochodem raj, rajd jakimiś ulic, ulicami Poznania i tak dalej, tylko kwestie nawet takie drobne, tak, że to jest po prostu samochód, który no nie jest zbyt bezpieczny, tak gdybyśmy mieli tam ocenę chyba tej, nie, na pewno by nie zdobył pięciu gwiazdek w tym systemie NK P, tak, w tym, tym systemie bezpieczeństwa, więc na to tak naprawdę są kibice wściekli, zwłaszcza, że to piłkarz, który bardzo dobrze zarabia. Tutaj pojawił się wątek taki, no dobrze, kupił ten samochód, no ale postawi tak naprawdę sobie na parking. no nie, ten piłkarz właśnie jeździ tym samochodem i tak rzeczywiście jest. Ja widziałem już po prostu, zanim ta afera praktycznie wybucha, informacje były zmianki o tym, że on ma ten samochód. Lech Poznań nagrał później, dopiero ten filmik, kiedy sprawa stała się popularna w Poznaniu. Natomiast rzeczywiście kibice zaczęli, żeby lepiej po prostu kupił używany jakiś samochód nawet kilkuletni, ale żeby miała te wszystkie praktycznie systemy bezpieczeństwa, no bo jeżeli coś mu się stanie, to tak naprawdę będzie tutaj, tak, będzie ogromny tak naprawdę problem, jeśli chodzi o takiego piłkarza, tak, no oczywiście nikomu nie życzymy, no ale to też, lepszy samochód to nie jest gwarancja, tak, jakby tego, że będzie ktoś zdrowy, czy, czy będzie żył, no oczywiście, może na najlepszym po prostu samochodzie, nawet naszpikowany samym systemem bezpieczeństwa, mieć jakąś tragedię, jakiś wypadek, natomiast niewątpliwie wiemy tak naprawdę, jakie są umowy podpisywane jeśli chodzi o, jeśli chodzi po prostu o piłkarzy, także nie, nie mogą biec na nartach, nie mogą uprawiać sportu wyczynowego, dzisiaj niebezpiecznych, bo mają to zakontraktowane praktycznie w umowie. No bo gdyby coś się stało, to potem klub ponosi tak naprawdę konsekwencje, tak? Płaci za piłkarza jakieś pieniądze i nie chce ryzykować. No i teraz wielu tak naprawdę kibiców właśnie krytykuje Muchara, Oczywiście ma też swoich zwolenników, natomiast ja zwróciłem uwagę na bardzo ciekawą sytuację, a więc Karlo. Muchar wykorzystał tak naprawdę stary patent, jeśli chodzi o um, przypodobanie się kibicom, który zastosował tutaj Sergio Ramos. Tak, to jest właśnie Sergio Ramos, kto by tak naprawdę go poznał, ubrany, wystylizowany na stare lata. Tu mamy Fiata 500, to jest jeden po prostu z jego samochodów, znajdujących się w jego gamie um, tutaj samochodów licznych, oczywiście luksusowych. I Sergio Ramos też przyjeżdża na treningi, chociaż on przyjeżdża bardzo rzadko, tak sporadycznie. Na treningi tym samochodem fiatem 500, zabytkowym chyba z lat 50. nawet. Ten to już kompletnie po prostu nie ma żadnych systemów bezpieczeństwa, no ale Sergio Ramas to bardziej humorystycznie traktuje i naprawdę jeździ tym samochodem raz do roku. Pamiętajmy, że piłkarze mają umowy tak naprawdę podpisane z sponsorami. Ostatnio była sytuacja afera, tak naprawdę, gdzie Barcelona rozwiązała czy zakończyła, zakończyła po prostu swój kontrakt z Audi z tego względu, że piłkarze dostawali co roku tak naprawdę samochody Samochody Audi. Mieli tymi samochodami przyjeżdżać na treningi klubowe. Wiadomo, że paparazzi robią im zdjęcia i tak dalej. I to jest kwestia reklamy. Natomiast oni przyjeżdżali właśnie swoimi prywatnymi samochodami. I teraz praktycznie Audi po 12 latach od 2007 roku sponsorowało Barcelonę. Już nie będzie sponsorować Barcelony. I tak samo tutaj mamy w przypadku Realu Madryt. Real Madryt też jest sponsorowane tak? Przez tutaj, przez markę, która produkuje samochody. No i może się okazać, że to wpłynie na relacje tak, klubowe bo piłkarze mają obowiązek przyjrzeć na treningi właśnie samochodem, samochodem tutaj od sponsora, tak? No bo to wiadomo, to są kwestie marketingowe, reklamowe. Także Carlo Muchera chce tak naprawdę przypodobać się kibicom, a nie wie nawet tak naprawdę, jakie to jest niebezpieczeństwo w jego kontekście, tak? No bo przecież wiadomo, że ludzie po prostu poruszają się tym samochodem, ale jeżeli klub na niego zapłacił potężne pieniądze, to oczekuje po prostu jak najlepszej dyspozycji. Gdyby coś mu się stało, oczywiście odpukać, niemalowane, nikt nie. Nikt nikomu tego nie życzy, no to ten samochód nie ma praktycznie żadnych systemów bezpieczeństwa. Jest to fana ikona, fajnie sobie pojeździć gdzieś na po prostu bocznych drogach w weekendy. Natomiast jeśli chodzi o samochód, który ma funkcjonować do przemieszczania się, chociaż trzeba pamiętać, że w Poznaniu może nie jest taka drapieżna jazda jak to ma miejsce w Warszawie, tak? Tam to dopiero wpychanie się, nikt nikogo praktycznie tam nie słucha, tak? Lekceważenie po prostu innych kierowców. Prawo silnego, prawo pięści, można powiedzieć, troszeczkę w Poznaniu no, oczywiście tutaj no, pod tym względem lepiej, natomiast rzeczywiście. Karlo Muchar wykorzystał patent Sergio Ramosa, chociaż Sergio Ramos nie chciał się przypodobać kibicom królewski, no bo przecież fiat 500 nie ma nic wspólnego tak naprawdę z realem Madryt, ale chciałby taki oldschoolowy, tak widzimy tutaj tą czapeczkę, to zdjęcie wystylizowane, pewnie uszyte wszystko u krawca prywa, tak prywatnie, żeby wyglądał właśnie na takie stare czasy, oldschoolowe. Tak, piłkarze, którzy zarabiają setki milionów, to już w ogóle Sergio Ramos, no może Muchar po prostu takich dobrych pieniędzy nie zarabia, ale wcześniej występował w chorobacji, na pewno po prostu bardzo dobre zarobki miał, tak. Że rzeczywiście chcę się przypodobać. Ja przypomnę tylko taką sytuację, że był w historii polski premier, bodajże był to Pawlek, jeśli się nie mylę, w latach 90., który stwierdził: Nie będę jeździł samochodami służbowymi, nie będę jeździł samochodami boru, będę jeździł autobusem, chcę być tacy, taki po prostu jak ludzie, chcę być bliżej ludzi. Nie będę po prostu jeździł jak tak, ktoś lepszy służbowymi samochodami, z ochroną i tak dalej. No i oczywiście z Biuro Ochrony Rządu. Przystała na jego propozycję, natomiast wyobraźcie sobie, że ta sytuacja odwróciła się w ogóle, do, jakby odwrócono jak kota ogonem, ponieważ kierowca, tak naprawdę, Boru musiał się przekwalifikować na kierowcę autobusu. Autobus przyjeżdżał, był cały, po prostu pusty, wcześniej był cały przeszukany, sprawdzany, czy nie ma jakiegoś ładunku i tylko sam pusty autobus kursował po to, żeby zagrabiać tego e premiera. I bodajże że on jeździ przez dwa tygodnie, czy przez miesiąc czasu, później zrezygnował z tej opcji. Także to to nie jest tak, że przyjdzie jakiś po prostu polityk powie, nie, ja chcę jeździć autobusem, tramwajem, bo wtedy praktycznie sam tramwaj czy autobus musi kursować, żeby nie stwarzało to zagrożenia. Z jednej strony chcę, to są takie po prostu, tak, żeby zabłysnąć, żeby tutaj być bliżej tak naprawdę społeczności, tak. O nie, od dzisiaj będę taki jak wy, będę taki jak w Poznaniu kibice, będę jeździł Fiatem 500, a Fiatem po prostu tak dużym maluchem, tak. Natomiast muszę powiedzieć, że mieszkam w Poznaniu i tych maluchów jest bardzo mało w Poznaniu, bardzo. Malutko jest w Poznaniu. Na, na palcach jednej ręki można policzyć w ciągu dnia rzeczywiście te samochody. Większość porusza się po prostu Poznaniaków czy mieszkańców Poznania zwykłymi samochodami, tak kilkuletnimi, kilkunastoletnimi. Natomiast tych maluchów jest bardzo mało. To wszystko na dzisiaj. Oczywiście jest duża grupa tak naprawdę kibiców zadowolona z tej decyzji Muchara, także to świetnie, że promuje. Pamiętajmy, że ostatnimi czasy popularna była sytuacja, akcja, gdzie powstał maluch tak, 126P odnowiony, wyremontowany dla Toma Hanksa i on został wysłany do Stanów Zjednoczonych i Tom Hanks sobie po prostu pomyka tym samochodzikiem właśnie po Stanach Zjednoczonych, ale to też bardziej kwestia tutaj, tak, kwestia tego, że na weekend wyjechać, a nie na codziennie do pracy, no na pewno to są duże oszczędności, tak? jeżeli wiemy jakie tam spalanie, z galonach w Stanach to na pewno malu, bardzo mało pali. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, napisz też w komentarzu co na ten temat sądzisz. Pozdrawiam, trzymaj się.